Ulubieniec czeka już, bierzmy szaty. Blisko dzień wesela, zaproszonych gości tłum staje u bram, które Pan otwiera. Jezus oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą umiłował Jezus. Oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą zdobył swoją krwią. Tylko oblubieniec wie, kto naprawdę jest w nim zakochany. W dniu wesela znajdzie i wniesie przez próg, przez żywota bramy. Jezus oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą umiłował Jezus. Oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą zdobył swoją krwią. Oblubieniec czeka już, bierzmy szaty. Blisko dzień wesela, zaproszonych gości tłum staje u bram, które Pan otwiera. Jezus oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą umiłował Jezus. Oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą zdobył swoją krwią. Tylko oblubieniec wie, kto naprawdę jest w nim zakochany. W dniu wesela znajdzie i wniesie przez próg, przez żywota bramy. Jezus oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą umiłował Jezus. Oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą zdobył swoją krwią. Oblubieniec czeka już, bierzmy szaty. Blisko dzień wesela, zaproszonych gości tłum staje u bram, które Pan otwiera. Jezus oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą umiłował Jezus. Oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą umił swoją krwią.
Tylko oblubieniec wie, kto naprawdę jest w nim zakochany. W dniu wesela znajdzie i wniesie przez próg, przez żywota bramy Jezus. Oblubieńcem naszym jest, a Kościół świętą Panną, którą umiłował je. Zdrowienie, uwolnienie. Przychodzimy, aby prosić Jezusa o wyzwolenie z niewoli grzechu. Każdy, kto popełnia grzech, jest jego niewolnikiem. Z tej niewoli wykupił nas Syn Boży, ale by się dokonało Twoje i moje zbawienie, potrzebna jest jeszcze Twoja i moja osobista decyzja odrzucenia tego grzechu. Prośmy w tej mszy świętej o poznanie prawdy o nas, naszych prawdziwych, ukrytych pragnieniach, wadach, słabościach i grzechach. Prośmy Jezusa, aby dotknął naszych serc, aby je uzdrowił, uwolnił od tego wszystkiego, co jest śmiercią. Moi drodzy, intencje tej mszy świętej są następujące. Ja polecam Bogu świętej pamięci Józefę i Mieczysława Kosiec, zaś ksiądz Józef modli się w intencjach zbiorowych do Jezusa Miłosiernego przez krwawe łzy Maryi Panny, prośbę o oddalenie od Marii Cezarego Zygmunta ducha zniewolenia alkoholowego, prośba dziękczynno-błagalna dla grupy pielgrzymów z Radzenia Podlaskiego i ich rodzin, intencje o pomnożenie wiary dla rodziny, dla syna o spowiedź, błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Artura, opiekę niepokalanego serca Maryi i ochronę świętego Michała, dziękczynno-błagalna w intencji Pawła o odzyskanie wzroku oraz dla Beaty o zdrowie serca, przez moc imienia Jezus o wyzwolenie ze zniewolenia hazardu i alkoholu oraz o nawrócenie do Boga i rodziny dla Pawła, o szczerą spowiedź i uzdrowienie do trzeźwości i wierności małżeńskiej męża, o opiekę Matki Bożej i świętego Józefa dla Moniki w 29. rocznicę urodzin, Boże błogosławieństwo, dobrą pracę w Londynie dla niej i Michała, o pomyślne rozwiązanie sprawy kłopotów rodzinnych, o zdrowie dla Zygmunta, całej rodziny, zgodę w małżeństwie syna i całej rodziny, o pracę dla dzieci i wnuków, o uzdrowienie Kazimierza z choroby nowotworowej, o uzdrowienie z choroby syna Grzegorza, za świętej pamięci Józefę, Józefa, Jana i Antoniego, łaskę życia w niebie. Również prośba do Matki Nieustającej Pomocy, w podzięce za opiekę nad mężem, nad ofiarodawczynią tej intencji, dziećmi, wnukami. Matuchno, uproś dla wnuczki u swego syna zerwanie uzależnienia od narkotyków i innych uzależnień i nałogów. Miej w opiece jej rodziców, nas wszystkich, prowadź nas, Matko, każdego dnia wypraszaj potrzebne łaski. Moi drodzy, ta msza święta, jeśli Pan Bóg pozwoli, nic się nie zepsuje, to będzie również i jest transmitowana przez internet na stronie www.kolbe.lublin.pl. Jest transmisja, można dać znać komuś SMS-em, jeśli czujemy taką potrzebę. Ktoś chory może, ktoś, kto nie mógł dzisiaj być. Wzbudźmy w swych sercach pragnienie żalu za nasze słabości, zaniedbania, za grzechy lekkie, a także pragnienie spowiedzi, odbycia tej rekolekcyjnej spowiedzi. Są kapłani jeszcze w konfesjonałach, możemy próbować. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą o uczynieniu zaniedbania. Bo ja wiem, ja bardzo wielka wina, że to błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, modlić pełzami do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się. Śpiewajmy. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się. Módlmy się. Miłosierny Boże, Ty sam nas pobudzasz do służenia Tobie. Oświeć serca Twoich dzieci oczyszczone przez pokutę i łaskawie wysłuchaj ich prośby. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Daniela. Król Nabuchodonozor powiedział: czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie mojego Boga, ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który postawiłem? Czy teraz jesteście gotowi, w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk? Szadrak, Meszak i Abednego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: nie musimy Tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z Twej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić Twego Boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który uczyniłeś. Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abednego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec 7 razy więcej niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał spiesznie. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: czy nie wrzuciliśmy 3 związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: rzeczywiście, królu. On zaś w odpowiedzi rzekł: lecz widzę 4 mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego. Wygląd 4. przypomina anioła. Nabuchodonozor powiedział na to: niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi. W nim pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, by nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza nim. Oto słowo Boże. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców,
pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię, pełne chwały i świętości, chwalebne i wywyższone na wieki. Chwalebny jesteś, wiekowisty Boże. Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały, bardzo chwalebny i sławny na wieki. Błogosławiony jesteś na tronie Twego Królestwa, bardzo chwalebny i sławny na wieki. Chwalebny jesteś. Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, co na cherubach zasiadasz, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, pełen chwały i sławny na wieki. Chwalebny jesteś. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Od tego znaku krzyża, wezwania Trójcy Świętej, zaczynamy głoszenie orędzia, rekolekcje wielkopostne parafialne. W roku wiary są to rekolekcje kerygmatyczne i ewangelizacyjne, to znaczy mówią konkretnie i każdy dzień to jest ja i Bóg. W niedzielę żeśmy mówili o tym, że Bóg jest miłością i Bóg jest Ojcem, a Ty Jego dzieckiem, synem, córką, umiłowanym dzieckiem i On Ciebie kocha miłością ojcowską i matczyną, czyli pełną miłością. I Ojca i Matki, pełną miłością, ona jest w Bogu, jest to miłość stała, czyli wierna i nie zdradza. Jest to miłość, która jest ciągle taka świeża, nie starzeje się w miłości. Dalej ta miłość nie
przeżywa kryzysów, jak my przeżywamy. Nie jest jak pory roku, które się tak szybko tutaj nam sytuacja zmienia na świecie, a on jest stały, ale to nie znaczy, że nudny, tylko że w nim jest pełne bogactwo. Miłość Boża jest taka, że po imieniu Ciebie zna, wszystko o Tobie wie, a jednocześnie Cię nie potępia, lecz wyprowadza Ciebie na dobro, dobrą drogę. W poniedziałek słyszeliśmy o drugiej części kerygmatu, to znaczy, że jest problem. Dzisiaj też to jest w Ewangelii. Jezus mówi konkretnie, jeśli popełniasz grzech, jesteś niewolnikiem grzechu, chcesz czy nie chcesz, tak jest. Przyznaj się do tego, jestem grzesznikiem i potrzebuję zbawienia. I dlatego gania mnie, miota mnie ten demon, któremu otworzyłem furtkę w swoim życiu albo w swojej rodzinie. Jednak Bóg nie chce, żebyśmy zostali niewolnikami na zawsze, dlatego posłał swego Syna. I wczoraj była piękna, dobra nowina o Zbawicielu, który jest posłany przez Boga miłość do Ciebie. Gdy grzech oddalił Cię od Boga, to Bóg co czyni? Posyła swego Syna na ziemię, żeby przybliżył się do Ciebie, żeby dał Ci znać, to ja jestem ratunkiem. Zaufaj mi, ja Ciebie uratuję. I kto zawoła imienia Jezus, ten właśnie doświadcza ratunku, pomocy. Bóg kocha Ciebie, demon zabija, Jezus Cię ratuje. Podejmij dzisiaj decyzję. Dzisiejszy dzień to jest dzień decyzji, ponieważ chcemy odnowić nasz fundament, na czym my stoimy, w co wierzymy, żebyśmy byli pewni tego, żebyśmy się nie dawali manipulować i zmieniać naszą wiarę tak w sposób czasami jawny, a czasami ukryty, że jeszcze z czegoś innego coś skorzystamy, bo za mało nam tego, co nasze. Nasze wystarczy, bo jest prawdziwe. Jezus mówi, uwierzcie mi, a będziecie prawdziwie moimi uczniami, jeśli poznacie moją naukę. Ta nauka jest prawdą, a ta prawda was wyzwoli. Jeżeli Syn was wyzwoli, będziecie wolni. Mamy problem z tym, że mówimy, dobrze, przyjmuję Bożą miłość, ale też mówimy, tak, Zbawiciel, Jezus Chrystus, wiem, znam, jestem wierzący, jestem katolik. Tylko, że jest problem z tym, że szarpie nas ten zły, że coś tu jeszcze jakby brakuje w tej całej układance. Brakuje jakiejś cegły w tym fundamencie. Tą cegłą brakującą jest właśnie wiara i nawrócenie. Zbawienie można przyjąć przez jedna ręka wiara, druga nawrócenie. Bóg z nieba podaje Ci ręce, mówi, uchwyć się mnie mocno. Jak się tylko jednej ręki uchwycisz, niebezpieczeństwo, że Ci jakieś trudności, większe czy mniejsze, przeszkody, pokusy, wydarzenia po prostu rozerwą tą jedność. Nie można być tylko wierzącym i nie można być tylko tym, który się nawraca. Trzeba jedno i drugie. Wierzę i nawracam się. Wierzę komu? Wierzę Bogu i Jego Słowu. Wiara to jest konkretna relacja skierowana do Boga i do Jego Słowa, że to jest prawda, czyli jestem Mu posłuszny. Bóg nie jest energią, przy której trzeba mantrować, medytować transcendentalnie, albo technikę relaksacyjną sobie kupić, albo pójść na taki salon. Nie. Trzeba do Boga się po prostu nawrócić i zrobić wysiłek poznania Go, a wtedy nie trzeba będzie tamtych energii stosować, bo wtedy będziemy zawirusowani. Będziemy wtedy wierzyli komukolwiek i czemukolwiek, nawet kotu czarnemu będziemy wierzyli. I jak będzie czarny kot biegł, to zatrzymamy się i pójdziemy inną drogą. A co ten kot jest? Bogiem? W dzisiejszym czytaniu z Księgi Daniela
Zobaczcie, trzech młodzieńców. Młodzieńcy są takim dzisiaj tutaj świadectwem dla nas, którzy wierzyli w Boga, zostali przez to uprowadzenie tam do Babilonii skierowani. I król babiloński mówi, wszyscy muszą kłaniać się mojemu bożkowi, któremu on wierzył. A ci mówią, nie będziemy, bo my wiemy, komu wierzymy. My jesteśmy pewni, że ten Bóg jest. Mówił do patriarchów, do proroków, prowadził nas, czyni cuda. My nie będziemy się kłaniać tamtemu bożkowi. To się gniew rozpalił, bo bożek Nabuchodonozora rozpalił jego gniew, że tak, to was tutaj doświadczy, do ognia, do pieca ognistego. A tam anioł Boży został posłany, aby ich ochronić. I to jest możliwe. Takie doświadczenie, które pozwoliło, że oni nie spalili się, bo zaufali Bogu, postawili na Niego, że Boże, jak Ty nam nie pomożesz, to nikt nam nie pomoże. Taka wiara. Ty, Boże, Tobie ufamy. I wówczas król uznał, że ten Bóg jest ważniejszym. Bracia i siostry, to właśnie jest dzisiaj ważne. Komu Ty oddasz pokłon? Bo oni mówili, nie oddamy czci i pokłonu innemu Bogu poza Bogiem prawdziwym. Wiara Bogu prawdziwemu. Mamy być praktykujący wiarę, czyli nie tylko wierzący. Niektórzy mówią, jestem wierzący i niepraktykujący. I zazwyczaj są to osoby, które mówią, jestem wykształcony. Tutaj ujawnia się grzech głupoty. Trzeba to nazwać wprost. To jest grzech. Trzeba się z niego spowiadać. Grzech głupoty, ponieważ tak samo jakby chcieć oddychać, żyć, ale nie oddychać miesiąc, rok. Nie modlę się, nie spowiadam się, ale jestem wierzący, niepraktykujący. Jesteś trupem śmierdzącym, a nie wierzącym. I się przyznaj do tego. Dopiero wtedy będziesz mógł być przez Boga ożywiony. Pewnie takich osób tu nie ma. Ale trzeba nam wiedzieć, że wiara połączona z uczynkami ma być. Szatan jest wierzący, ale nie praktykujący. Dlatego, że on wierzy, że jest Bóg, ale nic nie robi dobrego, natomiast robi zło. I tak samo my. Weźmy sobie to pod uwagę. Jeżeli będziemy tylko wierzący, a nie będziemy robić dobra, to wówczas to też jest grzech zaniedbania. Nie czynić dobra. To też jest grzech. Trzeba się spowiadać nie tylko z grzechów, ale z tego, co się zaniedbuje. Bracie i siostro, Bóg dzisiaj wzywa, żebyś czynił z wiary uczynki. Uczynki z wiary. To, co na co dzień, modlitwa codzienna. Klęknij do modlitwy i w swoim domu pokaż, że ty się modlisz. Zaproś swoją rodzinę. Sakramenty święte. Przychodź i bądź regularny w nich. Słowo Boże czytaj, ale Bóg w tych czasach bardzo wzywa nas do relacji, żebyśmy nie byli samotni w wierze, bo nawrócić się można na tych rekolekcjach tutaj, czy na innych. Można się nawrócić słuchając gdzieś jakiejś katechezy, ale żeby żyć wiarą, trzeba być we wspólnocie. Bez relacji zacieśniających więzi z Bogiem i ze sobą nie da rady być wierzącym, który praktykuje. Może mi się wydawać, że coś praktykuje. Dlatego dzisiaj w tym momencie chcę wezwać każdego, żebyś był we wspólnocie. Te rekolekcje nie udałyby się takie, gdyby nie wspólnota przyjaciół oblubieńca. Bóg dał łaskę, rok temu były rekolekcje i seminarium odnowy wiary i około 100, chyba 80 osób uczestniczyło w rekolekcjach, w seminarium wiary, ale 80 osób zdecydowało się o dalszy rozwój, co tydzień spotkania we wtorki, właśnie w sali Jana Pawła. I dlatego można było dopilnować te osoby. Potrzebuje wspólnota pasterza, potrzebuje animatorów, potrzebuje administratora, nauczań, potrzebuje takiego chodzenia i pielęgnowania, wyrywania chwastów, a
do pilnowania tego, co jest dobrem przez Boga zasiane, czyli darów, charyzmatów. I właśnie dlatego jest ta posługa. I cieszę się z tego powodu, daję to jako przykład, no bo posługują nam przez te rekolekcje diakonia muzyczna, też pantomima, chociaż też z grupy biblijnej, z młodzieży są, ale też i niektórzy modlą się orędowniczo. Razem wydaje mi się, że około 30 paru osób bierze udział w tych rekolekcjach z różnych tych służb, jakby razem wziąć. I są jeszcze inne wspólnoty w tej parafii. Jest ich dużo. Ty zaangażuj się, weź udział. Zdecyduj się, że nie można, grzechem jest bezczynność wierzących. Nie można być tylko wierzącym i troszkę praktykującym. W pełni praktykującym, to znaczy zaangażowanym we wspólnoty. Z wiarą związane jest nawrócenie, to znaczy, tak jak pieniądz jest banknot, jedna strona jest druga strona, jak moneta, jest orzeł, jest reszka. Inaczej nie będzie to ważne. Ktoś nas wyśmieje z takiej wiary, jak będziemy tylko mieli jedną stronę, a nie drugą. Albo jak będziemy płacić takimi pieniędzmi, to nas aresztują. Powiedzą, że oszuści. Nie możemy być oszustami co do wiary, co do Boga. My mamy Boga reprezentować na tej ziemi. Bóg tego pragnie, żebyś ty pokazał, że wierzę i czyny. Nawracam się. Z nawróceniem jest tak, że jeżeli szedłem gdziekolwiek w życiu, to teraz nie mam tego robić, jakoś tam żyć, jakoś będzie. Takie mówienie to tylko diabeł się cieszy. Ma być to skierowane do Boga, twoje życie, że Bóg zmieni twoje życie. Z Bogiem porzucisz nałogi, odrzucisz grzech, przyzwyczajenia złe, złych kolegów, towarzystwo, czy złe kanały telewizyjne, internetowe, czy gry. Jeżeli będziesz tkwił w tym wszystkim, w tych złych nawykach, złym towarzystwie, to nie możesz się nawrócić, bo ciągle cię będą za coś tam sprowadzać, w te złe strony. W Dziejach Apostolskich, 19 rozdział, czytamy, że podczas głoszenia Słowa Bożego z mocą Ducha Świętego, ci, którzy uprawiali magię i czary, przynosili do apostołów te rzeczy i palili je. Cieszę się, że tu przed chwilą, przed mszą, jedna kobieta przyniosła książkę i pyta się, czy to jest dobre, czy nie. Mówię, że do śmietnika szybko wyrzucić, bo to nie jest dobre. Tam nie była prawdziwa wiara w tej książce pokazana. I to jest właśnie konkretny przykład. Muszę zrobić rewizję mojego życia. Czy ja dobrze myślę, czy ja dobrze planuję, czy marzę, czy to, co w moim życiu, to Bogu się podoba, czy nie. Czy na moich półkach w domu są rzeczy, które oddają chwałę Bogu i pokazują, że jestem chrześcijaninem. Czy też są różne Buddy i inne demony, maski, różne figurki, które po prostu są kultycznymi przedmiotami, przez nie się oddaje chwałę demonom. Ci, którzy się nawrócili, to wiedzą, że nic nie stracą, jak to wyrzucą, a nawet zyskają, bo szybciej osiągną większe otwarcie się na Boga. Bo jakby nie było, to wszystko nas tak dusi, ogranicza, co my sobie nastawiamy, nakupujemy, co nie jest od Boga. Dlatego nawrócenie to jest: zdecyduj się coś stracić, odciąć, odrzuć tę wiarę w horoskopy, w nałogi, w przekleństwa, w plotki. Kto przeklina? Wiecie, kto przeklina? Na egzorcyzmach, szczególnie tu na ulicy Zielonej, jak byłem kilka razy u księdza Sarzyńskiego, egzorcysty, to tam się zdarzyło, że szatan najwięcej przeklinał. Takie przekleństwa mówił przez całe 2 godziny, jakie tylko można znaleźć. A między nimi robił przerwy i mówił: nienawidzę cię, patrząc na tych, którzy pomagają, takim wzrokiem. Nienawidzę cię, zabiję cię. I ty teraz sobie zdaj sprawę, czy ty mówisz mową szatana, czy Boga.
tutaj u nas w parafii Bóg daje tą łaskę, że będą też wieczory uwielbienia, 7 kwietnia się zaczną, akurat w piękne święto Miłosierdzia Bożego, o 18 będzie msza, później około 2 godzin, uwielbienia Boga, uwielbienia Jezusa. Bo podczas uwielbienia Jezus Chrystus pracuje nade mną. Ja Mu daję czas, ja przychodzę, a On pracuje we mnie. On mnie układa, On mnie uświęca. A więc odrzuć przeklinanie, odrzuć plotkowanie, a wybierz uwielbienie, uwielbienie Boga. Mało jest, za mało jest uwielbienia u nas. Są prośby, są też dziękczynienia, a uwielbienie jest potrzebne nam, katolikom, i uwielbienie w tej parafii, w tym mieście. Jest za co wielbić Boga. Nawrócenie to jest rozwód. Rozwody są dopuszczalne tylko z diabłem w religii katolickiej. Z diabłem trzeba wziąć rozwód z myślami, które on podsyła, z przekleństwami, z uczuciami złymi. Bierz rozwód z diabłem bardzo szybko. To wówczas nie trzeba będzie żadnych innych rozwodów brać. Inaczej nie możesz iść za Bogiem, nie możesz wierzyć. Bo diabeł zawsze za coś będzie ciebie trzymał i wciągał znowu w niewolę. Aż jemu oddasz życie, co jest bankructwem. Chciałbym teraz przeczytać świadectwo osoby, która mogłaby tu powiedzieć, gdyby była, ale jest teraz w zamkniętym domu opiekuńczym sióstr, ponieważ jest jeszcze nieletnia. To świadectwo jest przejmujące, ale prawdziwe. Tu z Lublina. To się wydarzyło na jednym z osiedli. Mojej rodziny już nie ma. Kiedyś była, ale nie taka, jak być powinna. Stało się tak, ponieważ nigdy nie było w niej dobrego ojca, który by wspierał matkę i pomagał dzieciom w zdrowym rozwoju. Miałam 6 lat, gdy mój brat na moich oczach podciął żyły i wyskoczył z 7. piętra. Zginął. Matka wtedy załamała się i zaczęła pić. Mnie zaniedbała. Po 2 miesiącach zaczęło się jeszcze większe piekło, bo ojciec zaczął mnie wykorzystywać. Ze strachu i wstydu nie mogłam wydać tego matce. Trwało to do jego śmierci przez 4 lata. Umarł z pijaństwa i chorób. Nie płakałam na grobie. Czułam, jakby ktoś głaz zdjął z mego serca. Ale matka dalej piła i zaniedbywała obowiązki, pakując nas w długi. Po 3 latach zmarła moja babcia, jedyna osoba w domu, na którą mogłam liczyć i która wierzyła w Boga. Żyłam tak jeszcze przez 2 lata, ale w tym czasie coś się wydarzyło. W internecie znalazłam stronę satanistyczną. Z tym nie ma problemu. Szybko nawiązałam kontakt, poszłam do satanistów, podpisałam cyrografy i wszystko było już załatwione. Satanizm nie był dla mnie zwykłą zabawą, ale czymś, co traktowałam bardzo poważnie. Wtedy służyłam złemu z całego serca, umysłu i z całej duszy. To się dzieje w Lublinie, tacy ludzie są. Zaczęła się walka. Nie miałam już sił, ale aby wejść dalej we wtajemniczeniu satanistycznym, musiałam zrobić coś, co mnie przerosło. Miałam zadanie zabić duchownego. Byłam z serca oddana złym, ale bałam się tego zrobić. Powiedziałam to memu mentorowi. Wpadł we wściekłość, pobił mnie i powiedział: w ten sposób nie oddajesz chwały mojemu Panu. Czytaliśmy Księgę Daniela, myślimy sobie, jakieś bajki, dawno to było, a w naszych czasach to się dzieje w Lublinie. Bóg jednak pomógł mi. Kiedy błąkałam się po ulicach i nie chciałam do nich wrócić, spotkałam osobę, która pomogła mi dobrym słowem nadziei. Poczułam się lepiej. Chciałam wtedy odejść od satanistów, ale oni mnie zniewolili. Słyszałam ich groźby, głosy, namawiania. Potem było jeszcze gorzej.
Kiedy do nich nie chodziłam, czułam coraz gorszy ból fizyczny, a także ból sprawiała mi obecność krzyża, różańca, nawet w pobliżu. I pewnego razu zaprowadzono mnie siłą do kościoła. I wtedy wyszło, że jestem opętana. I od tego czasu aż do tej pory regularnie chodziłam do egzorcysty. Wiele demonów wyszło, a niektóre jeszcze mnie dręczą. Ja od tamtej pory wiem, że już nigdy nie wrócę na stronę zła. I słowo do was, rodzice. Nigdy nie dajcie waszym dzieciom choćby szansy na to, by mogły czuć się choć chwilę niekochane, samotne. Moja matka umarła 2 lata temu i co po niej pozostał, to żal. Pilnujcie dzieci, nie poddawajcie ich samokontroli złego świata, bo skończą jak ja, opętani, zniewoleni i zniszczeni przez demony. Tak wygląda wiara, czyli ochrzczenie dziecka, bycie takim ojcem, matką wierzącym, ale bez czynów, bez systematycznych czynów nawrócenia. Okrutne i straszne. Tej osobie pomagaliśmy. Jest pod dobrą opieką teraz. Sióstr i egzorcysty i psychologa. Ale to, co się stało, pozostanie na całe życie. Nawróć się. Nawróć się. Po co? Żeby Jezus był twoim Panem. Czyli to, co potrzeba, to nie o własnych siłach wierzyć. Nie o własnych siłach się zmienię. Nie. Sekretem jest: przyjmij Jezusa jako Pana. On wtedy pomoże ci żyć wiarą, wiarą mocną, żywą. Trzeba coś spalić, odciąć, aby Jezus był pierwszy. Żeby znaleźć perłę i przyjąć, i w tym sercu twoim się zmieściła ta perła Jezus, trzeba powypędzać te inne bożki, które chcą tam mieszkać i robią zgiełk. Bóg przez całe wieki wychodzi do człowieka, dzisiaj wychodzi do ciebie i mówi: czy zdecydujesz się zaprosić mnie do swego serca? Zobaczmy pantomimę. Jest już ostatnia pantomima w tych rekolekcjach pod tytułem Ręce i ona opowiada o właśnie wielkiej miłości Boga, który przez wieki wyciąga ręce do ciebie, do każdego człowieka i dzisiaj do ciebie. Słuchaj, co Duch Święty ci podpowie, co zrobić w związku z tym, co zobaczysz. To nie tylko jakaś scenka teatralna. W tym ty jesteś także bohaterem. Stań w odpowiednim miejscu, nie po stronie demona, ale Jezusa. Bóg stworzył niebo i ziemię. W swej wielkiej miłości stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę i dał im ręce, ręce. Bóg dał nam ręce, ręce do tworzenia, ręce do dawania, ręce do kochania, ręce do obrony. Ale my użyliśmy tych rąk, aby niszczyć. Ręce, które miały dawać, zabierają. Ręce, które miały kochać, nienawidzą. Ręce, które miały bronić, atakują. Ale Bóg nie pozostawił człowieka samego. Posłał swego Syna Jezusa, który wyciągnął do nas swe ręce. My jednak przybiliśmy te ręce do krzyża, mówiąc:
Ale on nie został. Chociaż był pogrzebany, zmartwychwstał. On żyje. Dziś Jezus przechadza się ulicami naszych miast i wiosek, wyciągając do nas swe ręce. Możesz Go nie widzieć, możesz Go nie słyszeć, możesz Go przyjąć albo odrzucić. Dziś wybór należy do Ciebie. Tak, wybór należy do Ciebie. Wiara i nawrócenie prowadzi do uklęknięcia przed Bogiem i przyjęcia Go, aby zajął pierwsze miejsce, żeby była odpowiednia hierarchia wartości. On zaprasza, On wyciąga ręce do Ciebie. Jeśli będzie na pierwszym miejscu, wszystko będzie na swoim. Bez Niego będzie chaos, a wiara słaba. Posłuchajmy świadectwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Ewa, a to jest mój mąż Darek. Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem od ponad 15 lat. Mamy dwóch synków. Oboje z mężem pochodzimy z katolickich rodzin. Ja, wydawałoby się, kiedyś jeszcze przed moim nawróceniem byłam wierząca i blisko Pana Boga. Chodziłam do kościoła, modliłam się. Należałam do oazy, do kółka różańcowego, byłam na pielgrzymkach i sama sobie nie zdawałam z tego sprawy, jak daleko jestem od Pana Boga, jak Go nie znam. Jakby nie wierzyłam, że Bóg mnie kocha, taką jaką jestem. Jakby nie doświadczałam obecności Boga w moim sercu. Przeczuwałam, że jest coś więcej w życiu. Miałam kilka etapów nawrócenia. I takim przełomowym momentem były dla mnie rekolekcje w ubiegłym roku, rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Wtedy Pan Jezus bardzo konkretnie zaprosił mnie, żebym się do Niego zbliżyła. Poczułam, że Jezus pragnie wejść do mojego serca. Skorzystałam z zaproszenia bardzo świadomie. Zaczęłam chodzić na seminarium odnowy wiary w Duchu Świętym. Kiedy ogłosiłam Jezusa moim Panem 29 maja i oddałam Mu siebie i wszystkie płaszczyzny mojego życia, zaczęło się dziać. Niesamowita radość i pokój. Mimo różnych trudności wiedziałam, że nie jestem sama, że dla mojego Pana nie ma rzeczy niemożliwych, że nie ma takiego zła, z którym On sobie nie poradzi i jeszcze wyprowadzi z tego dobro. Pan Jezus zaczął mnie przemieniać. Pokazał mi konkretnie, co mnie jeszcze od Niego oddala i też dał pewność, że cały czas jest ze mną, przeprowadzał mnie przez moje trudności. Kiedy ogłaszałam Jezusa moim Panem, tkwiłam w pewnym zniewoleniu, z którym było mi bardzo dobrze. Jednak Pan pokazał mi, że to jest właśnie to, co mnie od Niego najbardziej oddala. W jednym momencie, kiedy oddałam to Jemu, powiedziałam: dobrze, Panie Jezu, Ty jesteś moim Panem, weź mnie za rękę i przeprowadź mnie przez to. On naprawdę w jednej chwili zdziałał cud. Z dnia na dzień Pan mnie uzdrowił i chwała Mu za to, bo teraz już nawet o tym nie myślę. Zanim ja ogłosiłem Jezusa Panem, do kościoła chodziłem w zasadzie dla tradycji, z obowiązku. Teraz przychodzę tu dla Jezusa, bo wiem, że jest tutaj prawdziwy i żywy. Zapraszam także Pana Jezusa codziennie do moich spraw, prac. Proszę Go nawet o takie drobne rzeczy i widzę codziennie, jak Jezus działa, nawet w tych najdrobniejszych rzeczach. Były u mnie także zniewolenia, które oddalały mnie od Jezusa. Psuły relacje w rodzinie. Takim zniewoleniem była gra na komputerze. Każdą wolną chwilę spędzałem przed komputerem zamiast
zamiast poświęcać go rodzinie. Pan Jezus w jednej chwili zabrał to ode mnie. Ja oddaję mu za to chwałę. Pan Jezus też bardzo konkretnie i bardzo osobiście wkroczył do naszej rodziny. Dał nam pragnienia, abyśmy go uwielbiali na wspólnej modlitwie, na codziennej mszy świętej, gdzie spotykamy Jezusa żywego, abyśmy go stawiali w centrum naszego życia. Mamy wtedy pewność, że będzie tak, jak on zechce, czyli tak, jak będzie dla nas najlepiej. Teraz zupełnie inaczej podchodzimy do różnych spraw w naszym życiu. Teraz wszystko oddajemy Jezusowi. I chociaż nierzadko nie jest łatwo, to nasz Pan ucisza nasze burze. Tak też jest na przykład, gdy zachoruje któreś z naszych dzieci. Właśnie teraz są obaj chorzy. Martwię się jak matka, ale oddaję je Panu z pełną ufnością i naprawdę mam pokój w sercu. Nasz Szymek, który teraz ma niespełna 6 lat, urodził się z powiększonym kielichem nerki. I lekarze mówili, że może być naprawdę różnie. Zamartwiałam się. Ale kiedy ogłosiłam Jezusa Panem i tej sytuacji, poczułam dziwny pokój. I teraz wiem, że to był pokój od Pana. W listopadzie zrobiliśmy mu kolejne badania i okazało się, że wszystko jest w normie. To nasz Pan go uleczył i chwała mu za to, za kolejne uzdrowienie w naszej rodzinie. On ciągle przychodzi do naszych serc, do naszego życia, po to, aby nam pomagać, aby cały czas być z nami, nigdy nie zostawia nas samych i nieustannie działa cuda w naszym życiu. Razem z mężem formujemy się we wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca, gdzie jeszcze bardziej Pan dał nam pragnienie i tęsknotę za Nim w Słowie Bożym. Teraz już u nas Pismo Święte nie leży zakurzone, nie stoi zakurzone na półce. I Ciebie dziś zachęcam też do tego, abyś oddał Panu wszystko, całe swoje życie, abyś oddał Mu się cały i Jemu zaufał. Chwała Panu. Bracia i siostry, to jest właśnie wiara i nawrócenie. Oczywiście każdy, kto mówi świadectwo, mówi od siebie doświadczenie swego życia. My możemy mieć inne, natomiast każdy też jest na drodze jeszcze dalszego nawrócenia i przemiany. Także dobrze jest posłuchać świadectwa, ale także miejmy świadomość, że jest to zachęta, że ja też mogę więcej. Jest w życiu coś więcej. Jest więcej, które Bóg przygotował dla ciebie. I teraz modliłem się i te rekolekcje są właśnie w tym kierunku, zmierzają ku temu, co teraz będzie, tej decyzji. Było to w pantomimie pokazane, że czy go przyjmiesz, czy odrzucisz. Ci, którzy zaufali Bogu w tym pierwszym czytaniu, nawrócili setki innych. Zaufaj dzisiaj Bogu, przyjmij Go, zaproś. Pierwszy raz może, a położysz kolejny raz. Ale jest czas łaski, są rekolekcje, jest rok wiary. To może być właśnie szansa. Chciej stanąć po stronie Jezusa, zaproś Go do swego serca. W tabernakulum jest, ale jest Mu tam zimno. Chce być w Twoim sercu. Dzielić się z Tobą miłością. Chcę pomóc Ci porządkować to życie. W Piśmie Świętym czytamy, jeżeli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, doświadczysz zbawienia. Ustami wyznamy za chwilę, a w sercu przekonanie tak. To ja chcę, moja decyzja. I jeszcze w Księdze Apokalipsy, 3 rozdział, 20 werset. Oto stoję u drzwi, czyli przy Tobie. I kołaczem, kto mi otworzy, wejdę i będę z nim wieczerzał. Patrząc się na te oczy Jezusa, na tą ikonę z całunu turyńskiego, powtarzaj słowa takiej modlitwy, którą ja tutaj powiem z obrazka Jezu, ufam Tobie. Ta modlitwa jest długa, ja wybiorę tylko kilka zdań. Bogu to wystarczy, ale proszę po mszy świętej czy po nabożeństwie, będziemy rozdawać jeszcze te modlitwy przy wyjściach. Niech każdy sobie weźmie, żeby powtarzać tę modlitwę aż do nauczenia się na pamięć. Do takiego wejścia z Jezusem w relację, że rano wstaję i od razu
modlę się taką modlitwą. Teraz podejmij decyzję. Można położyć rękę na sercu. Może ktoś chce uklęknąć, to dla ciebie będzie ważne, a może wstać. Zrób tak, jak czujesz, że to będzie taki szacunek oddany Panu Jezusowi za to, co dla ciebie zrobił, i zaproś Go teraz właśnie z całej duszy, z całego serca, ze wszystkich sił. Proszę, powtarzaj: Jezu najmiłosierniejszy, wobec nieba i ziemi, świadom swojej grzeszności i niewystarczalności, oddaję się dziś całkowicie, świadomie i dobrowolnie. Twojemu miłosierdziu, ufając Twojej miłości, wyrzekam się całkowicie demonów, ich spraw i pokus. Oddaję się Tobie, Jezu, jako jedynemu Bogu i Panu. Zajmij pierwsze miejsce w moim życiu. Powierzam Ci moje ciało, duszę i ducha. Przeszłość i teraźniejszość. Rozum, uczucia i pragnienia. Moją wolę i wolność. To, co posiadam, i moją przyszłość. Powierzam się Twojej świętej woli przez ręce niepokalanej Matki Miłosierdzia. Posługuj się mną do szerzenia Twego Królestwa na ziemi. Jezu, ufam Tobie. Amen. Możemy wstać i na tym obrazku, który weźmiemy, zapisać sobie na dole 20 marca 2013 rok, godzina 18:55, bo w tym momencie Bóg na poważnie przyjął Twoją prośbę i Twoje zaproszenie. I On będzie działał, to jest pewne. To jest najpiękniejsza decyzja i ja gratuluję tej decyzji. A teraz mówiliśmy świadectwa, ja przeczytam, jakie świadectwo Bóg mówi do ciebie. Tak mówi: świadectwo jest takie. List Jana, 5:11. Świadectwo Boga jest takie. Bóg dał nam życie wieczne. To życie jest w Synu. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna, nie ma i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. I teraz to wy możecie otrzymać oklaski, bo żeście wybrali najlepiej. Gratuluję. Każdy, kto wybrał Jezusa, jest zwycięzcą. I może mówić piękne świadectwo o tym. Chwała Bogu. Jako dzieci Boże ośmielamy się teraz prosić z ufnością i wiarą. Boże, miłosierny Ojcze, prosimy Cię za Ojca Świętego, aby Jego posługiwanie przyczyniło się do zjednoczenia wszystkich chrześcijan. Ciebie prosimy. Boże, miłosierny Ojcze, prosimy Cię za biskupów i kapłanów, a zwłaszcza za księdza rekolekcjonistę oraz kapłanów posługujących w naszej parafii, aby świadczyli o Twojej miłości do każdego człowieka. Ciebie prosimy. Boże, miłosierny Ojcze, prosimy Cię za osoby posługujące podczas tych rekolekcji swoimi świadectwami, śpiewem i modlitwą,
wylej do ich serc moc Ducha Świętego i obdarz ich swoim błogosławieństwem. Ciebie prosimy. Boże, miłosierny Ojcze, prosimy Cię za osoby, które odeszły od Ciebie z powodu grzechów. Daj im łaskę nawrócenia i powrotu do bliskości z Tobą. Ciebie prosimy. Boże, miłosierny Ojcze, prosimy we wszystkich intencjach zbiorowych polecanych w tej mszy świętej. Daj wszystkim potrzebne łaski przez ręce Matki Twego Syna. Ciebie prosimy. Boże, miłosierny Ojcze, prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za Józefę i Mieczysława Kosiec, aby odrodzili się do nowego życia w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. Boże, miłosierny Ojcze, prosimy Cię za nas zgromadzonych na tej Eucharystii, aby te kończące się rekolekcje przyniosły w naszych sercach obfite owoce Bożej łaski. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, usłysz wołanie swych przybranych dzieci i udziel nam darów, których potrzebujemy przez Chrystusa, Pana naszego. Moi drodzy, podczas tej mszy świętej za chwilę będzie zbierana taca, która jest wyrazem wdzięczności także księdzu rekolekcjoniście, całej ekipie za przeprowadzenie tych rekolekcji. Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiarność. Te pieniążki również będą przeznaczone na dalszy rozwój wspólnoty, także dzieł ewangelizacyjnych przy naszej parafii. Wsparcie także tych, którzy zechcieliby uczestniczyć w kursach nowej ewangelizacji. Bóg zapłać za wszystkie ofiary. Jezus zwyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierć i moc. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. Po wieczne czasy Królem Królów jest. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem ziemi tej. Jezus wyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierć i moc. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. Na wieczne czasy Królem Królów jest. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem ziemi tej. Jezus wyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierć i moc. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. Na wieczne czasy Królem Królów jest. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem ziemi tej. Jezus wyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierć i moc. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. Po wieczne czasy Królem Królów jest. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, od Ciebie pochodzą dary, które składamy ku Twojej chwale. Przemienij w sakrament uzdrawiający nasze dusze przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca.
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Przez mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, który odtąd może wychwalać Twoją wielkość. Na krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa ukrzyżowanego. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, Hosanna na wysokości, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokości, Hosanna na wysokości, Hosanna na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, polecanych Twemu miłosierdziu w tej mszy świętej, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Maksymilianem, świętym Józefem, naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbawuje złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Chrystus, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Komunii Świętej również udzielimy na chórze. Proszę nie schodzić, czekać na szafarza. Komunii Świętej przyjdź. U drzwi Twoich stoję, Panie, u drzwi Twoich stoję, Panie, czekam na Twe zmiłowanie.
chleba. Prawdziwy Bóg jesteś z nieba, prawdziwy Bóg jesteś z nieba. W tej hostyni jest Bóg żywy, w tej hostyni jest Bóg żywy. Choć zakryty, lecz prawdziwy. W tym najświętszym sakramencie, w tym najświętszym sakramencie, z nieba stawasz w tym momencie, z nieba stawasz w tym momencie. Jak wielki cud Bóg uczynił, jak wielki cud Bóg uczynił. Chleb ciało swe przemieni, a nam pożywać zostawił, a nam pożywać zostawił, ażeby nas przez to zbawił. Święty mocny, nieśmiertelny, święty mocny, nieśmiertelny, majestacie swym niezmierny. Aniołowie się lękają, aniołowie się lękają, gdy na jego twarz patrzają. Wszyscy niebiescy duchowie, wszyscy niebiescy duchowie, lękają się i królowie. Niebo, ziemia ani morze, niebo, ziemia ani morze, pojąć co jest Bóg nie może. Żaden z wojska anielskiego, żaden z wojska anielskiego, czego człowiek dostępuje, czego człowiek dostępuje, ciało i krew, gdy przyjmuje.
chwalę Jego Syn. Chwała Tobie, Duchu, tworzysz jedno z Nim. Śpiewajmy, chwała Tobie, Panie, chwała Tobie, chwała Tobie. Śpiewajmy, chwała Tobie, Panie, chwała Tobie, chwała Tobie. Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn. Chwała Tobie, Duchu, tworzysz jedno w Nim. Śpiewajmy, chwała Tobie, Panie, chwała Tobie, chwała Tobie. 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 Chwała Bogu Ojcu, chwale Jego Syn. Chwała Tobie, Duchu, tworzysz jedno z Nim. Śpiewajmy, chwała Tobie, Panie, chwała Tobie, chwała Tobie. 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 Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przyjęty sakrament przyniesie nam uzdrowienie. Niech oczyści nasze serca ze złych skłonności i utwierdzi nas w przyjaźni z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chcemy podziękować w imieniu wszystkich księdzu Józefowi, naszemu wikaremu, za te rekolekcje, za przypomnienie, że jesteśmy kochanymi dziećmi Boga. Wiemy, że Bóg nas kocha wielką miłością, głębszą niż głębiny mórz, wyższą niż szczyty najwyższych gór. My mamy tylko odpowiedzieć miłością i trwać przy Bogu. Dziękujemy. Moi drodzy, ja jeszcze bym chciał dołożyć do tych podziękowań.
Najpierw, drogi Józefie, chcę Ci podziękować za to, że odważyłeś się te 20 lat temu wkroczyć na drogę Jezusa. Bo to dzieło, które dzisiaj jesteśmy świadkami, jest dziełem, które rozpocząłeś, jak sam powiedziałeś nam, 20 lat temu, kiedy podjąłeś decyzję, że chcesz po prostu konsekwentnie kroczyć Jego drogą. Chcę Ci bardzo podziękować za to, że pokazujesz nam w praktyce, co to znaczy nowa ewangelizacja. Że spełniasz słowa, które Ojciec Święty Benedykt XVI w 2006 roku w Warszawie powiedział do nas księży w różnym wieku, do księży, którzy także wychodzili z PRL-u, czyli z czasów komunizmu, że ksiądz nade wszystko ma być mistrzem życia duchowego. Że nie musi się znać na budowie, na różnego rodzaju technicznych sprawach, ale nade wszystko musi się znać na życiu duchowym. Żeby pokazywał, na czym polega właśnie duchowe wzrastanie. I bardzo Ci chcę podziękować za to, że właśnie Pan Bóg nam Ciebie dzisiaj w tym okresie historii tej parafii dał nam, nie tylko na czas rekolekcji, ale także jesteś naszym wikariuszem. I za to dziękujemy Ci, że możemy przy Tobie wzrastać, uczyć się. Ja powiem Wam, moi drodzy, że trochę się czuję jak ten ksiądz proboszcz, który miał u świętego Stanisława kostki na Żoliborzu, księdza wikariusza Jerzego Popiełuszko, który organizował msze święte za ojczyznę raz w miesiącu. Proboszcz pozwolił, żeby wikariusz ściągnął całą uwagę całej Polski na swoim przepowiadaniu, ale wiemy, że przepowiadał Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, minął czas komunizmu, ale chcę powiedzieć Tobie, księże, nie Jerzy, ale też na J, Józefie, że myśmy wyszli z komunizmu, ale wciąż potrzebujemy wychodzenia z różnego rodzaju zniewoleń. Naród nasz wciąż jest jeszcze w zimie, duchowej zimie. I bardzo potrzebujemy takich właśnie miejsc, wydarzeń, takich Eucharystii, takiego słowa, takich świadectw, które będą pokazywały nam drogę, która prowadzi do wiosny, prowadzi nas do duchowego odrodzenia. Dlatego życzymy Ci dużo Ducha Świętego na ten czas też, żebyś wzmacniał swoje serce. Dzisiaj w tych rekolekcjach było sporo o sercu. To Biovital, tak, dla księdza Józefa. A słuchajcie, bestsellerem jest ta książka Mądrość Ewangelii ku odnowie życia w Duchu Świętym. Książka napisana na klęczkach, na kolanach, wydana przez właśnie Bratni Zew, czyli przez Franciszkanów. Teraz Franciszkanie są mocno na topie poprzez Ojca Świętego, który przyjął to imię. I to są ciepłe bułeczki, piękna rzecz. Życzymy Ci, żebyś, jak powiedział kiedyś jeden z biskupów, ja wiem, że tego nie będzie, ale tak na zaś mówię, żebyś też nie osiadł na laurach, ale właśnie, żebyś ciągle wzrastał w odnowie życia duchowego swojego i żebyś nas także ku temu prowadził. Józefie drogi, i Bóg zapłać jeszcze raz za wszystko. Bardzo dziękuję także księdzu proboszczowi Markowi, że zaufał i poprosił o te rekolekcje. No ale tak Duch Święty działa i takie daje natchnienia, że właśnie można było doświadczyć w tych dniach dobroci Boga. Kiedy modliliśmy się na te rekolekcje przed nimi, to było słowo konkretne, że kto uwierzy i zaufa Bogu, to będzie szedł po przeciwnościach, po żmijach, wężach, tak dosłownie było, nie będzie mu to szkodzić. I na chorych ręce kłaść będą, odzyskają zdrowie. A później było, że jeżeli poszli, jeżeli Bóg wzywa, a my pójdziemy,
a myśmy poszli właśnie w ekipie tej, o której mówiłem, tylu ludzi, żeby służyć, to Jezus szedł i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. I ja wierzę, widzę te znaki, te przemiany, które były na rekolekcjach, na nabożeństwach i dzisiaj jeszcze też Bóg będzie czynił swoje znaki i cuda, ponieważ Ty Mu na to pozwoliłeś i Bogu niech będą dzięki za Was, którzy żeście uczestniczyli i też tych, którzy przez internet oglądają i też oczekują Bożej interwencji przez w swoim życiu. Bardzo dziękuję też kapłanom, którzy tutaj wspierają modlitwą i tak dzielnie posługują w konfesjonale, bo spowiedzi jest bardzo dużo i jest to męczące, ale Bogu niech będą dzięki, że możemy służyć tym, do czego zostaliśmy zaproszeni przez Pana Jezusa, a nikt inny, kapłani, do spowiedzi, do mszy świętej, do głoszenia słowa. Także serdeczne Bóg zapłać całej wspólnocie przyjaciół oblubieńca za wielką mobilizację i wsparcie, szczególnie właśnie Marcie, która jest koordynatorem świadectw, ale także i we wspólnocie jest administratorem, Arturowi muzycznemu wraz z całą diakonią, Dorocie, która koordynowała modlitwę wstawienniczą i wszystkie te posty, modlitwy umawiała. Także i Paulinie, która przygotowywała pantomimy i spektakle dla dzieci i gimnazjum. Dziękuję serdecznie Danucie za cały czas pomoc w szkole, ale też i tutaj na rekolekcjach, bo 24 nauki przez 4 dni to jest dużo, więc troszkę mi pomagała przy dzieciach. Także Ani, Jadwice, które tutaj organizują i w niedzielę i dzisiaj to, żeby dotarły do nas listy od Boga oraz te modlitwy powierzenia się Jezusowi Miłosiernemu. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyczyniali się i modlili, aby właśnie w tych rekolekcjach objawiła się moc Boga. Czuję, że jesteśmy na takim pewnym etapie. Wczoraj było konkretne słowo z Księgi Ezechiela, że Bóg posyła proroków, żeby mówili w mocy ducha i wtedy kości, które były na dolinie porozrzucane, to znaczy to jest symbol ludzi, którzy tracą nadzieję i mówią, że już nic się więcej nie zdarzy, że już tak polegli, a ci ludzie powstawali i Duch Boży przychodził, żeby ożywiać, że przychodzi ożywienie i my jesteśmy tego świadkami. Jesteśmy w epoce nowej ewangelizacji. To jest wspólnot i głoszenia słowa z mocą oraz doświadczenia charyzmatów Ducha Świętego. Za chwilę będziemy też tego doświadczać na modlitwie o uzdrowienie. Teraz, żebyśmy uzyskali odpust zupełny, bo w konfesjonale, kiedy mówimy Boże przebacz, Bóg daruje nam winę, bo Jezus zapłacił swoją krwią za nasze grzechy, ale kara zostaje. I ją odpokutowujemy przez pokutę. Dobrze, żeby była dobra, ale czasami jeszcze więcej mamy tej kary, więc jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego dzisiaj, czyli darowania kar. Teraz pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego i podejmijmy decyzję w tym momencie, że nie chcę grzeszyć, chcę być święty. Czy Ty chcesz być święty? Chcesz być święta? Módlmy się więc. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
Przypominam o tym, że msze święte z modlitwą uzdrowienia są w drugie środy miesiąca, drugie środy o godzinie 18:00 i od kwietnia zaczynamy też wieczory uwielbienia. Pierwszy będzie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zachęcam do przybycia. Pan z wami. Pochylcie głowy. Bóg miłosierny Ojciec, który w męce swojego Syna dał wam przykład miłości, niech sprawi, abyście przez służbę Bogu i ludziom otrzymali niewiędnący dar Jego błogosławieństwa. Amen. Chrystus, który umierając na krzyżu wybawił was od śmierci wiecznej, niech was obdarzy życiem bez końca. Amen. Wszystkim, którzy Go naśladują w Jego uniżeniu, niech da udział w swoim zmartwychwstaniu. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bogu niech będą dzięki. Bogu niech będą dzięki. Jestem dzieckiem Boga, synem, na którego czekał Bóg. Królewskim płaszczem Pan odział mnie. Moja nadzieja znalazła w nim swój dom, bo jestem upragnionym dzieckiem. Potężnego Ojca w niebie mam. Królewskim dziedzicem Pan już nazwał mnie. W przestronnych komnatach znalazł dla mnie dom. Bo jestem upragnionym dzieckiem. Potężnego Ojca w niebie mam. Królewskim dziedzicem Pan już nazwał mnie. W przestronnych komnatach znalazł dla mnie dom. Jesteś dzieckiem Boga, synem, na którego czeka Bóg. Królewskim dziedziczem Pan odzieje cię. Twoja nadzieja znajdzie w nim swój dom. Bo jesteś upragnionym dzieckiem. Potężnego Ojca w niebie masz. Królewskim dziedzicem Pan już nazwał cię. W przestronnych komnatach znalazł dla ciebie dom. Bo jesteś upragnionym dzieckiem. Potężnego Ojca w niebie masz. Królewskim dziedzicem Pan już nazwał cię. W przestronnych komnatach znalazł dla ciebie dom. Oswawcza hostio, godna czci, co lud do niebios wiecież bram, snój srogi nęka wiernych ci, daj siłę pomoc seśli nas.
Panie Jezu, wielbimy Ciebie. Jak ten dym kadzidła unosi się ku górze, tak nasze serca do Ciebie, Panie, się podnoszą, bo Ty, Panie, to sprawiłeś. Ty zszedłeś do nas, kiedy byliśmy uwikłani, zabrudzeni, kiedy byliśmy zajęci wszystkim innym, ale nie Tobą, to Ty przyszedłeś na tę ziemię, żeby nam pomóc. I Panie, w tych dniach doświadczamy Twojej dobroci. Doświadczamy, jak Ty przychodzisz w mocy Słowa i w mocy Ducha. I Panie Jezu Chryste, przyjmij nasze dzisiaj serca, które się przeotwierają przed Tobą i Panie, wejdź tam, wejdź wszędzie, rozgość się, działaj w nas, Panie. Przechadzaj się, wzbudzaj w nas miłość, Panie. Panie, potrzebujemy miłości, jak ziemia potrzebuje deszczu. Tak my potrzebujemy miłości Twojej. Potrzebujemy, Panie, Twego Ducha, abyśmy, Panie, odważyli się, byśmy nie czuli się przygnieceni, złamani, że nie wolno i nie trzeba nic więcej. Tyle, Panie, jeszcze przed nami. Panie, jeszcze nie doświadczyliśmy wszystkiego, co Ty możesz przez nas uczynić. A w tej świątyni, Panie, pracuj nad nami. Jesteśmy jak małe dzieci, jak ten lud galilejski, który przychodził do Ciebie i przed Tobą, Panie, żeś stali i patrzyli, a Ty nauczałeś i uzdrawiałeś, wypędzałeś złe duchy. Ty, Panie, pracowałeś mocno i dzisiaj także. Działaj, Panie, pośród nas. Wyznajemy, że jesteś zmartwychwstanie i życie, że Ty jesteś dobrym pasterzem, chlebem żywym, drogą, prawdą i życiem, zmartwychwstaniem naszym. Uwielbiamy Ciebie w Twojej dobroci i miłosierdziu. Powiedziałeś, przyjdźcie utrudzeni, obciążeni, ja was pokrzepię. Jezu Chryste, oto przyszli do Ciebie, bracia i siostry, z tej parafii oraz innych miast, miejscowości. Zobacz, Panie, jaki zrobili trud, aby tu przybyć. Panie, połóż rękę dobrego pasterza na każdym. Ty jesteś dobrym pasterzem. Przyjdź, Panie, z błogosławieństwem Twoim. Porządkiem, który Ty dajesz. Porządkuj życie, porządkuj myśli, porządkuj, Panie, pragnienia. Udziel, Panie, pokoju sercem. Udziel, Panie, tożsamości nowej i integracji tym, którzy zostali z różnych przyczyn w swoim życiu rozbici. Udziel, Panie Jezu Chryste, nadziei tym, którzy oczekują Twojej pomocy w różnych swoich sprawach. I są już zmęczeni tym oczekiwaniem. Panie Jezu, udziel uzdrowienia fizycznego tym, którzy chorują. Panie, Ty znasz te choroby, dolegliwości i ich przyczyny. Wyznaję Twoje imię święte w tych miejscach, które są chore. Wyznaję Twoją świętą krew, w której jest uzdrowienie. I zanurzam te chore miejsca w Twojej świętej krwi, aby odzyskali zdrowie. Przyjdź, Jezu Chryste, do chorych, do tych też, którzy się modlą z nami przez media. Proszę Cię, Jezu Chryste, abyś położył też rękę dobrego pasterza na każdym. Dla Ciebie nie ma odległości. Wszystko, Panie, jest w zasięgu Twojej ręki. Oddaję też Tobie, Panie, zranionych w sercu i tych, którzy zostali zawiedzeni. Ufali, uczyli się relacji, ale zostali zawiedzeni. Panie, przyjdź i odnów. To powiedziano o Tobie, że nie złamiesz trzciny nadłamanej, nie zgasisz knotka o nikłym płomyku. Daj, Panie, uzdrowienie z tych złamań, z duchowych, emocjonalnych. I odnów, Panie, mocny płomień życia, pełnego życia. Także, Panie Jezu Chryste, proszę Ciebie za zniewolonych,
i dręczonych, którzy weszli na stronę demona, a teraz są przez niego nękani. W tej świątyni są dzieci Boga i Ty jesteś Panem. I tylko Twoje imię wyznajemy w tej świątyni. Sprzeciwiam się wszelkiemu duchowi zła, wszelkiej obłudzie jego, kłamstwu, wszelkiemu zabijaniu w dzieciach Bożych wiary, nadziei, miłości. I rozkazuję wszelkiemu duchowi w imię Jezusa Chrystusa, aby odszedł pod krzyż Pana i nie wracał, bo w każdy jest przez Jezusa Chrystusa zbawiony. I moc zbawienia niech przyjdzie do tych, którzy toczą walkę. Przyjdź, Jezus, Twój krzyż stawiam w tych osobach. Stawiam, Panie, Twój krzyż, na którym dokonałeś zbawienia, a szatan został wtedy pokonany. Chwała Tobie, Jezus, za to, co czynisz i będziesz czynił pośród nas. Ty obiecałeś, Panie, a my oczekujemy Twojego działania. Prosimy Cię przez stawiennictwo Matki Bożej, Matki Bolesnej, Matki nieustającej pomocy. Prosimy, abyś uzdrawiał nas, uwalniał i nawiedzał swoim błogosławieństwem. Chwała Tobie za to, co czynisz. Daj nam ten czas uwielbienia Ciebie. Daj nam, Panie, zapatrzyć się w Ciebie. Daj, Panie, nam czas chwały. Udziel swego ducha. Podnoś nas. Stawiaj nas jako wojsko liczne, jako bardzo konkretnych mężczyzn i kobiety, i młodzież, i dzieci, i wszystkich, Panie, abyśmy rozpoznawali swoje miejsce i podejmowali w naszym życiu Twoją wolę, bo na każdy dzień przygotowałeś nam dobre czyny, abyśmy je pełnili. Objaw nam przez Ducha Świętego. Przychodź, Duchu Święty, i działaj w nas. Przyjdź, Duchu Święty. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus,
tylko Jezus Panem jest. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych serc. Zapraszamy Cię. Pragnij teraz Ducha Świętego w swoim sercu. Pragnij Jezusa. Przyjdź, Duchu, wzywamy Cię do naszych serc, bo pragniemy kochać, tak jak Ty nas ukochałeś, bo Ty jesteś miłością. Tak, Panie, Ty jesteś miłością. Chcemy poczuć tą miłość. Chcemy poczuć Twoją obecność pośród nas. Przyjdź, Duchu Święty. Wzywam Cię. Przyjdź i wypełnij. Wypełnij mnie, abym mogła kochać, abym mogła uwielbiać, abym mogła modlić się do mojego Pana. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Panie Duchu Święty, wypełnij nas obficie. Wylewaj się na nas. Potrzebujemy poczuć Twoją świętą obecność. Bo bez Ciebie jesteśmy słabi, nie potrafimy się modlić, nie potrafimy uwielbiać. Nie rozumiemy, co mówi Twoje Słowo. Panie Duchu Święty, wypełniaj tę świątynię. Wypełniaj swoją miłością, swoją wiernością, Duchu Prawdy, Duchu Miłości, Duchu Mocy. Działaj pośród nas z mocą, abyśmy mogli doświadczyć Ciebie, abyśmy mogli ujrzeć Ciebie namacalnie. Wierzę mocno, że Pan pokazuje młodą dziewczynę, która ma bardzo poranione serce. Szukasz miłości ciągle, szukasz nowych chłopaków, nowych przyjaźni i ciągle ktoś to Twoje serce rani. I Pan kieruje do Ciebie takie słowa: ja jestem Twoim oblubieńcem i ja chcę te rany leczyć, ja chcę wlewać tą miłość w Twoje serce. Zaufaj Panu z całą mocą, a On to serce będzie leczył i będzie leczył Twoje życie. Jest też taki mężczyzna, około 40 paru lat, który podjął postanowienie abstynencji, bo alkohol bardzo wiele złego uczynił w jego życiu. Bardzo wiele grzesznych sytuacji i wie, że Pan Bóg błogosławi Ci w tym postanowieniu i trzymaj się go. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Panie. Chwała Jezusowi. Święta miłość. Przyjdź, Duchu Święty, miłości Ojca, dotykaj głębi mej. Rozpal w mej duszy żar Twojej miłości, w swym sercu ukryj mnie. Święta miłości, dotykaj mnie. Święta miłości, uzdrawiaj mnie. Święta miłości, przenikaj mnie. Chwałą Jezusa wypełniaj mnie. Święta miłości, dotykaj mnie. Święta miłości, uzdrawiaj mnie. Święta miłości, przenikaj mnie. Chwałą
święty, miłości Ojca dotykaj głębi. Rozpal w mej duszy żar Twojej miłości, w swym sercu ukryj mnie. Święta miłości, dotykaj mnie. Święta miłości, uzdrawiaj mnie. Święta miłości, dotykaj mnie. Chwałą Jezusa wypełniaj mnie. Tak, święta miłość, jesteś wieczną miłością. Jesteś wszechmocną miłością. Ta miłość przyszła do nas i oddała swoje życie na krzyżu, abyśmy mogli mieć życie wieczne. Wielbię Cię, Panie. Wielbię Cię, Panie, w tym krzyżu. Wielbię Cię, Panie, w Twych ranach. Wielbię Cię za to, że dałeś mi życie wieczne. Za to, że dałeś mi uzdrowienie. Dlatego proszę Cię, dotykaj nas. Dotykaj naszych serc. Rozpalaj nasze serca, abyśmy pragnęli kochać Cię, abyśmy pragnęli uwielbiać Cię tak, jak Ty tego chcesz, bo Ty jesteś naszym Panem. Chwałę Ci chcemy oddawać, Jezu. Ten czas jest dla Ciebie. Chcemy Cię błogosławić. Bądź błogosławiony. Wielbię Cię, Panie. Jest pośród nas młody chłopak, który od bardzo długiego czasu zmaga się z grzechem nieczystości. I Pan chce zabierać to od Ciebie i gdy wrócisz do domu, po prostu będziesz wolny. I oddawaj chwałę Panu za to, bo On chce leczyć wszelkie słabości i wszelkie nasze choroby. Jest też również taki młody mężczyzna, który miał uszkodzony bark, prawdopodobnie w jakimś wypadku. I ten bark cały czas go boli. I w ciągu najbliższych kilku dni ten ból zniknie, nie będzie go. Chwała Jezusowi. Chwała Tobie, Panie. Pokaż mi, Panie, swą twarz. Daj mi usłyszeć Twój głos, bo słodki jest Twój głos i twarz pełna wdzięku. Ukaż mi, Panie, ukaż mi, Panie, swą twarz.
słyszeć Twój głos. Bo słodki jest Twój głos i twarz pełna wdzięku. Ukaż mi, Panie, swą twarz. Tak, Panie, pokaż nam swoją twarz. Chcemy Cię zobaczyć. Dlatego prosimy Cię, otwieraj nam oczy na siebie. Pokazuj nam, co w naszym życiu jest złe. Co byś chciał zmienić? Bo Ty jesteś naszym Panem. Dzisiaj oddaliśmy Ci siebie. Wyznaliśmy ustami, że jesteś naszym Panem. Dlatego zapraszamy Cię do naszych rodzin, do naszych przyjaźni, do naszej pracy, do naszych finansów. Króluj wszędzie, Panie. I posługuj się nami, tak jak Ty tego chcesz. Panie, niech się wypełni Twoja wola w naszym życiu. Prowadź nas, bo Ty jesteś naszym Panem. Jezus, Jezus, święty namaszczony Pan, woda w duszy mej, Twe słowo jak lampa u mych stóp. Jezu, ja kocham Cię, ja kocham Twe imię jak miód na ustach mych. Twój duch jest jak woda duszy mej, słowo jak lampa u mych stóp. Jezu, ja kocham Cię, ja kocham Jezu. Jezus, święty wymaszczony Pan, Jezus, Jezus, żyje wywyższony Pan, Jezus. Twe imię jak miód na ustach mych, Twój duch jest jak woda w duszy mej, Twe słowo jak lampa u mych stóp. Jezu, ja kocham Cię, ja kocham Twe imię jak miód na ustach mych. Twój duch jest jak woda w duszy mej.
duszy mej. Słowo jak lampa u mych stóp. Jezu, ja kocham Cię. Wierzę, że Pan pokazuje kobietę, którą zostawił mąż. I chcesz być wierna Panu i tak naprawdę nie chcesz dać mu rozwodu. I Pan bardzo chce, żebyś żyła zgodnie z Jego przykazaniami, żebyś zachowała wierność i czystość. I Pan Ci będzie błogosławił. Panie, bądź uwielbiony w Twojej mocy. Panie, bądź uwielbiony w Twojej dobroci. Bądź, Panie, błogosławiony w tej parafii, w tych ludziach. Spójrz na nich łaskawym okiem. Niektórzy przez 4 dni rekolekcji wiele godzin klęczeli przed Tobą, aby oddać Tobie hołd. Panie, spójrz łaskawym okiem na tych ludzi. Wyzwala ich z wszelkich więzów, z wszelkiego zła, z wszystkiego, co ich zniewala lub niepokoi. Panie, bądź pośród nas. Tak bardzo potrzebujemy Twojej obecności. Tak bardzo potrzebujemy Twojej mocy. Tak bardzo potrzebujemy Twojego spojrzenia, pełnego łaskawości, pewnego miłości. Panie, bo Ty przychodzisz do nas, aby objawić swoją chwałę. Ty przychodzisz do nas, aby objawiać swoją moc i swoją potęgę. Bo Ty jesteś Bogiem mocy. Bo Ty jesteś Panem potężnym. I nie ma w innym zbawienia, jak tylko w Tobie. Ty jesteś Panem mocnym. Jezu, my przyszliśmy tu, bo Ty jesteś naszym pragnieniem. Bo sami nie potrafimy poradzić sobie z naszym życiem. Bo Ty jesteś naszym Panem. Bo jest wiele powodów, których możemy wymieniać. Chcemy Cię uwielbić. Ty jesteś Synem Boga. Ty jesteś Chrystusem. Ty jesteś Emanuelem, Bogiem z nami. Ty bądź wywyższony. Bądź przez nas w tej chwili wywyższony, bo Ty jesteś naszym Panem. Przed tronem Twym stoimy. Wpatrzeni w Twej miłości blask. Do Ciebie, Panie, podobni. Stajemy się widząc Twą twarz. Chwała Twa wypełnia nas.
obecności Twojej blask, gdy wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu. Chwała Twa wypełnia nas, obecności Twojej blask, gdy wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu. Przed tronem Twym stoimy, wpatrzeni w Twej miłości blask. Do Ciebie, Panie, podobni, stajemy się, widząc Twą twarz. Chwała Twa wypełnia nas, obecności Twojej blask. I wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu. Chwała Twa wypełnia nas, obecności Twojej blask. Gdy wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu. Jesteś tu, jesteś tu, jesteś tu, Panie nasz. Jesteś tu, jesteś tu, jesteś tu, Panie nasz. Chwała Twa wypełnia nas, obecności Twojej blask. Gdy wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu. Chwała Twa wypełnia nas, obecności Twojej blask. Gdy wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu. Seigneur, ma te fiamo me seni a te. Neme te fiamo me se merite. Sheni ala fiamo nina te se merina. Neni ala ma fiamo me se ne manina ne te se. Śpiewaj swemu Bogu, śpiewaj teraz. Spróbuj śpiewać imię Jezus. Sen fiamo me fiamo me se nima. Amen. Szewie Maria, Tobie dar modlitwy językami, dar Ducha Świętego. Abyś Ty śpiewał, wielbił Boga. Szemati na samo leni wywyższony bądź, Jezu baranku mój. Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król. Wywyższony bądź, Jerzy baranku, przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd.
Tak, Panie, my składamy przed Tobą hołd, bo Ty jesteś naszym Panem. Ty dotykasz naszych serc. Tak bardzo pragniemy Twojej miłości. Tak bardzo pragniemy schować się pod Twoje ramiona. Te ramiona takie rozpierzchnięte na krzyżu dotykają wszystkich. Panie, my chcemy się przytulać do Twojego krzyża, bo Twój krzyż dał nam odkupienie, dał nam zbawienie. Panie, bądź błogosławiony, bądź naszym królem, króluj nam. Panie, jeszcze wiele osób chce leczyć z lęków. Są pomiędzy nami osoby, które się boją, do końca nie wiedzą czego. Taki mają lęk w sobie, taki notoryczny, nieuzasadniony. I Pan chce te lęki zabierać wszystkie, bo On jest bezpieczną przystanią. Przyjdź, aby skryć się w Jego rękach, aby skryć się w Jego ramionach. Bo On jest Bogiem mocnym i On okryje was swoim świętym płaszczem. I módlcie się także do Jego Matki, która jest gwiazdą nowej ewangelizacji, która jest Matką Kościoła naszego polskiego. Ona będzie prowadzić was do Pana naszego Jezusa Chrystusa. I Pan chce ogarnąć całą tą świątynię swoimi ramionami. Chcę wszystkich przytulić do swojego serca. Wszelki duch lęku w imię Jezusa Chrystusa, odejdź pod krzyż Pana i posyłam Cię do piekła, abyś nie wracał i nie szkodził tym mężczyznom i kobietom, dzieciom Boga, którzy są zaproszeni do życia miłością Bożą. Odejdź, wszelki duchu, przeciwniku, gdziekolwiek się wkradłeś i znalazłeś schronienie. Przez cokolwiek się stało, to jednak teraz odejdź pod krzyż Pana. Odejdź od tych dzieci Boga, aby mogły w wolności wielbić Pana. By mogły dawać Jemu swoje życie, ciało swoje, ducha swego, psychikę. Posyłam Ciebie, duchu zła, pod krzyż. Wyznaję, że Jezus jest Panem. I zanurzam Ciebie, bracie i siostro, w krwi Pana, byś miał wolność i zdrowie. I Ty chciej się też zanurzyć, przyjąć uzdrowienie krwi Pana Jezusa Chrystusa. Także Bóg zaprasza teraz przez poznanie w Duchu Świętym do uwielbienia nie tylko zespół muzyczny, ale każdego Ciebie, takiego głośnego uwielbienia. Głośno Ty wołaj do Pana, mów do Niego swoje dziękczynienie, mów Mu, jak Go kochasz, mów, rozmawiaj z Nim. A że duch niemy chce paraliżować, więc teraz w mocy imienia Jezus przez sakrament kapłaństwa związuję wszelkiego ducha niemego i posyłam pod stopy krzyża, aby nie wracał i nie szkodził dzieciom Boga, aby mogli głośno z odwagą uwielbiać Jezusa, abyś mógł uwielbiać i chwalić Pana, głosić, co Ci Pan uczynił. I dziękuję Ci, Panie, za to, co czynisz, za Twoje uwolnienie i przyjście. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Panie. Jest pośród nas mężczyzna, który ma chore nerki, ma kamienie w tych nerkach, które go bardzo bolą. I Pan chce zabierać tą chorobę, Pan chce to wszystko niszczyć i kruszyć, bo On jest Bogiem mocnym. I gdy pójdziesz do lekarza i rzeczywiście okaże się, że Pan zabrał tę chorobę, wróć do tej świątyni i daj świadectwo swojego uzdrowienia, bo Pan na Ciebie czeka, a wszyscy ludzie bardzo potrzebują wzmocnienia naszej wiary, bo nasza ludzka wiara jest słaba i ona potrzebuje tego wzmocnienia. Uwielbiajmy Pana i wyznajmy, że On jest tylko Królem, że tylko On jest naszym Panem. Bóg chce też uwalniać z kompleksów osoby młode, które uważają, że inaczej powinny wyglądać, inaczej się zachowywać i wstydzą się, blokują w ten sposób przed wolnością w Bogu. Bóg mówi Tobie, że zaakceptuj siebie i powiedz teraz, patrząc na Jezusa, dziękuję Ci, Boże, za moje życie. Dziękuję Ci za to, jaka jestem. Akceptuję to. To jest bardzo potrzebne, Twoja decyzja, bo wówczas Jezus Chrystus wypełni Ciebie, już nie będziesz patrzył na to, co Ci się nie podoba, bo to już będzie niepotrzebne, nieistotne. Wszelki duchu związania przez takie myślenie o sobie, przez kompleksy, odejdź pod krzyż Pana i nie wracaj od tych osób. Zanurzam je w krwi Pana, aby miały wolność i zdrowie.
Pan bardzo chce jeszcze uwolnić jedną kobietę od takiej prawie depresji. Jest bardzo smutna, przyszła do świątyni i nie umie od początku uwielbiać, nie umie się cieszyć. I Pan chce ci w tej chwili dać takie łzy szczęścia. I w tej chwili nie wstydź się tych łez. Jeżeli masz taką potrzebę, płacz. To są łzy szczęścia, które uwalniają i one uwolnią ciebie. Bo Pan chce ci dać nowe serce. Chce zabrać serce z kamienia, a dać ci serce z ciała. Przyjmij ten dar, bo on jest za darmo. Bo Pan jest miłością. I on za darmo chce dać tobie tę miłość. Chwała tobie, Panie. Chwała tobie, Jezu. Jesteś królem, jesteś królem, królem jest Bóg. Jesteś królem, jesteś królem, królem jest Bóg. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Jesteś królem, jesteś królem, królem jest Bóg. Jesteś królem, jesteś królem, królem jest Bóg. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Jesteś królem, jesteś królem, królem jest Bóg. Jesteś królem, jesteś królem, królem jest Bóg. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Pan Jezus też chce dawać autorytet, a Ty jako przełożony w swoim domu, w swojej rodzinie, w tej parafii też, w tym miejscu, gdzie jesteś, chce dawać autorytet do takiego wzięcia odpowiedzialności. Jest to związane z błogosławieństwem, które chce przekazywać w pełni przez ojców, przez przełożonych, przez proboszcza. Chce dawać autorytet. Przyjmij dzisiaj to słowo i powiedz tak, ja przyjmuję, akceptuję ten dar. Chcę służyć, chcę być takim sługą dla innych. Chcę, aby przeze mnie błogosławieństwo przychodziło dla tych, którym ja mam nieść bezpieczeństwo, których mam utrzymywać, troszczyć się. Panie Jezu, przyjdź z łaską swoją, przyjdź Paniem, otwórz serca, Panie, i przyjdź do tych mężczyzn, Panie, z łaską przyjęcia autorytetu. Żeby, Panie, nic innego, tylko Ty, Panie, było tym autorytetem w ich posłudze. Chwała Tobie, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie. Pan pokazuje jeszcze takiego małego chłopca, który... A
cierpi notorycznie na takie infekcje górnych dróg oddechowych, jakieś anginy, zapalenia krtani. Jest to bardzo uciążliwe dla rodziców i dla niego to dziecko nie śpi w nocy, budzi się, kaszle. I Pan chce dawać uwolnienie od tej choroby, chce zabierać to wszystko i od dzisiaj dziecko będzie spało spokojnie, nie będzie już kasłać i rodzice będą mogli w końcu odpocząć. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Panie. Bądź błogosławiony, Panie, bo Ty jesteś naszym Zbawicielem. Ty jesteś naszym Panem. Nie bój się, wyciągnij rękę do Pana. Oddaj Mu chwałę. Jeżeli chcesz Go wielbić, uwielbiać, wyciągnij rękę. On tak bardzo chce widzieć tak namacalnie znak, że Ty Go pragniesz. I chciej Go całym sercem. Ty jesteś Jego dzieckiem, ukochanym dzieckiem Boga. Dzięki za Twoją siłę, za Twoją łaskę, za Twoje wsparcie, które dajesz, Panie. Jezu Chryste, nie zawiodłem się, Panie, w Tobie ufam. Tobie ufam, jesteśmy Twymi dziećmi, potrzebujemy Ciebie. Miłości, która trwa, dobroci nieskończonej, łaski i nadziei na wybawienie. Zbawiciel, On porusza góry, On może wybawić mnie, może wybawić mnie na zawsze. Sprawca odkupienia, zmartwychwstał, pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć. Zbawiciel, On porusza góry, On może wybawić mnie, może wybawić mnie na zawsze. Sprawca odkupienia, zmartwychwstał, pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć. Weź mnie, jakim jestem, z mym grzechem i mym lękiem. Wypełnij życie me, ja Tobie się oddaję, całą moją wiarę oddaję Tobie. Zbawiciel, On porusza góry, On może wybawić mnie, może wybawić mnie na zawsze. Sprawca odkupienia, zmartwychwstał, pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć. Zbawiciel, On porusza góry, On może wybawić mnie, może wybawić mnie na zawsze. Sprawca odkupienia, zmartwychwstał, pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć. Chcę być światłem, aby poznał świat Ciebie, wielki Królu, Zbawicielu nasz. Jezu, chcę być światłem, aby poznał świat Ciebie, wielki Królu, Zbawicielu nasz. Zbawiciel, On porusza góry, On może wybawić mnie, może wybawić mnie na zawsze. Sprawca odkupienia, zmartwychwstał, pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć. Zbawiciel, On porusza góry, On może wybawić mnie, może wybawić mnie
na zawsze, sprawca odkupienia. Patrz, wstał, pokonał śmierć, Jezus pokonał śmierć. Panie, wielbię Cię. Tak, kończymy nasze spotkanie. I dziękujemy Panu Jezusowi, który dokonał bardzo dużo. Trudno nawet nam opisać, ale starajmy się to opisać i starajmy się jakoś podzielić świadectwem, bo po to nas podnosi, przemienia, objawia siebie, żeby pójść i głosić. Nie można siedzieć spokojnie, gdy tylu ludzi jeszcze nie zna Jezusa, nawet tutaj, w Twoim otoczeniu, w tym mieście. Około 100 tysięcy ludzi bardzo rzadko chodzi do kościoła. Jest wielka praca i Bóg chce Ciebie posyłać, żeby głosić i dzielić się i zapraszać. A Ty dawaj świadectwo. Jeżeli chcesz, możesz pisać świadectwo albo przyjść i zgłosić się, że powiesz. Można pisać na stronie parafialnej, jest taki mail i tam można napisać świadectwo. I warto byłoby opisać może niedługie słowa, konkretnie, co Bóg uczynił, Twoje imię, co się stało. I chwała Tobie, Panie, bo to jest ważne, żebyśmy oddawali chwałę Jezusowi, konkretnie w słowach to ubrali. Następne spotkanie w Msza Święta to będzie bodajże 10 kwietnia, w środę o godzinie 18, a wcześniej 7 w niedzielę, tutaj wieczór uwielbienia i chwały. Zachęcam też do przyjścia już teraz w tym wielkim tygodniu. Nie opuszczajmy, jak tylko możemy, to bądźmy w tych wydarzeniach Niedzieli Palmowej, a później konkretnie już Wielki Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela Zmartwychwstania. Teraz poprosiłem Pana organistę o pieśń. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara. Bogu Ojcu i Synowi, Bogu po wszystkie nieśmy dni. Niech to daje wielkie Tobie, tym trybunku dzięki czci. Na równemu im duchowi, niechaj wieczna. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Dobra, to nie ma.
Amen. Thank you.